Ostrza żywiołów, które ninja zdobyli podczas pobytu w Świątyni Światła, nie zostały nam więcej pokazane po drugim sezonie tej kreskówki. Więc co mogło się z nimi stać? Czy twórcy po prostu zapomnieli o tych broniach, czy specjalnie nie umieścili ich w dalszych sezonach? Tego dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam. Najpierw wyjaśnijmy sobie, czym były te ostrza. Każdy ninja, nie wliczając Nii, ponieważ wtedy jeszcze nie była ninja i nie odkryła swojej mocy, no i Lloyda, ale on jest... najpotężniejszym mistrzem spinjitsu. No więc każdy z ninja miał jedno ostrze, odpowiadające jego żywiołowi, za którego pomocą można było na przykład strzelać pociskami. Były one dosyć potężne, ale czy silniejsze niż złote bronie? Nie wydaje mi się, ponieważ przy ich pomocy nie dałoby się raczej stworzyć krainy ninjago. Służyły one raczej do zwykłej walki oraz były kluczami otwierającymi skrytkę mecha samego pierwszego mistrza spinjitsu. No i co faktycznie mogło się z nimi stać? Mam dwie teorie na ten temat. Pierwsza z nich jest bardzo ciekawa. Cztery ostrza oraz mech pierwszego mistrza spinjitsu miały służyć do ostatecznego pokonania Overlorda. Co jak wiemy z serialu, udało się, więc mogło się stać tak, że po czasie one straciły swoją moc lub kompletnie się wyłączyły, ponieważ ich odgórnym założeniem była pomoc Lloydowi w walce z Mrocznym Władcą. I nie było dalej powodu, aby działały, ponieważ w krainie ninjago zapanował pokój. Ta teoria jest na pewno bardzo ciekawa, ale bardziej przyziemna opcja brzmi tak, że twórcy najzwyczajniej w świecie nie chcieli dalej kontynuować wątku z nimi, aby móc prowadzić technoostrza, które ujrzeliśmy w trzecim sezonie. No bo jak wiecie lub nie, ninjago miało skończyć się na drugim sezonie. Tak, to miał być finał tej kreskówki. Co jak wiemy, nie stało się, ponieważ na horyzoncie jest już 16 sezon. Ale wracając, po drugim sezonie twórcy mogli totalnie olać wątek z ostrzami żywiołów, bo stwierdzili, że nie widzą sensu, żeby główni bohaterowie ciągle walczyli tym samą bronią. Koniecznie dajcie znać, która teoria wydaje wam się bardziej prawdopodobna. Dziękuję ostatnim subskrybentom kanału. I już się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.